na MBA takie zajęcia symulacyjne są istotne i to nie tylko nasz klub przeprowadza takie zajęcia, również wszystkie renomowane MBA, które znam w tym kraju. Tutaj trafiają już ludzie z dużym doświadczeniem, którzy zarządzają przedsiębiorstwem, zarządzają grupami osób, a te ćwiczenia służą symulacji zmiany przedsiębiorstwa, czyli to w zasadzie jest coś, co teraz jest nieuniknione. Wszyscy robią reorganizację, wdrażają systemy informatyczne, digitalizują swoje przedsiębiorstwa, no i zadaniem tych zajęć jest zrobienie symulacji takiej zmiany. Ta gra jest bardzo przydatna w późniejszym czasie, ponieważ pokazuje, jak reagować na zmiany, jak motywować pracowników, jak ich coachować, jak z nimi przeprowadzać rozmowy, kto jest maruderem, kto jest tutaj liderem albo formalnym, bądź nieformalnym, tak, z kim rozmawiać, na kogo oni mogą mieć wpływ. Więc ta gra doskonale pokazuje, jak zmiana w organizacji wygląda. Możemy to przeprowadzić w warunkach, powiedzmy to, laboratoryjnych, prawda? Czyli tutaj się nauczymy, zasymulujemy prawdziwe działania, zajmujemy się tutaj psychologią zmiany, czyli pokazujemy, jak pracować z ludźmi, którzy są w fazie wyparcia, są w fazie odrzucenia, są w fazie szoku, jakie należy podjąć do działania, te, które potem spotkamy w rzeczywistym działaniu. Czyli tutaj podejmiemy błędne decyzje, nauczymy się i nie zrobimy tego już rzeczywiście w przedsiębiorstwie.